Witam wszystkich. Jako, że nie każdy jest mocno zagłębiony w temat miejskich legend czy też creepypast, to najpierw przedstawię tutaj jedną z nich, która traktuje właśnie o filmach z gatunku snuff. Snuff film. Czy widziałeś kiedykolwiek film, podczas którego umiera człowiek? Zapewne powiesz, jasne, przecież oglądam masę horrorów. Jednak ja pytam się o film, który przedstawia prawdziwe, niewyreżyserowane zabójstwo. Filmy z rodzaju snuff są właśnie tym, co mam na myśli. Nagrywane, a następnie rozpowszechniane w wątpliwych celach rozrywkowych. Pod ten rodzaj nie podchodzą filmy, na których zarejestrowano samobójstwo czy też sceny z wypadków. Według MPAA, FCC oraz FBI nie ma czegoś takiego jak snuff film. To dotyczy również słynnego filmu Faces of Death. Wszystko, co przypuszczasz, że może należeć do tego tajemniczego gatunku, jest fałszywe, podrobione lub po prostu nikt nie zrobił go celowo. Takie właśnie filmy możemy odnaleźć na tych wszystkich niesmacznych, szokujących stronach. To wszystko jedno wielkie kłamstwo. Istnieje od 30 do 40 takich filmów, które krążą, ale niekoniecznie damy radę znaleźć je w internecie, krążą po całym świecie. Najwcześniejszym z nich jest niemy film zatytułowany po prostu La Mort de une Fille. Pochodzi z roku 1896. Ostatni z nich, sądząc po fryzurze i obecności popularnego w tamtych czasach t-shirtu Frankie Says Relax, pochodzi prawdopodobnie z 1983 lub 1984 roku. Nagrany został na kasecie Betamax. Filmy różnią się od siebie poziomem przemocy, aczkolwiek w każdym z nich po zabiciu dziewczyny o brudnych blond włosach i przenikliwych niebieskich oczach następuje coś w rodzaju rytualnego seksu. Co jest w tym wszystkim najbardziej niepokojące? To, że w każdym filmie pojawia się ta sama kobieta. Creepypasta ta, oprócz swojego typowego dla tego gatunku bełkotu, zawiera ziarno. Mało prawdopodobne, ale ziarno prawdy. Istnieje nie 30 czy 40 takowych filmów, ale najprawdopodobniej jest ich kilka tysięcy. Czemu o tym mówię? Przedwczoraj na nitce X pojawił się temat poruszający zagadnienie tych tajemniczych i jednocześnie przerażających filmów. Śledziłem ją uważnie i odnalazłem link do artykułu z brytyjskiego Guardiana. Artykuł pochodzi z 2000 roku. To, co przeczytałem, wywołało mnie odruchy wymiotne. Pozwoliłem sobie artykuł przetłumaczyć i podzielić się nim z wami. Okazuje się, że Wielka Brytania jest kluczowym ogniwem w sprawie największego w dziejach międzynarodowego śledztwa w sprawie wytwarzania i dystrybucji pedofilskiego odłamu filmów snuff. Gatunek ten polega na filmowaniu scen przemocy, zazwyczaj seksualnej, która kończy się śmiercią. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest Rosjanin, który został zatrzymany tydzień temu w Moskwie pod zarzutem dystrybucji 1000 sadystycznych zdjęć i filmów o charakterze pedofilskim. Jego wytropienie było możliwe, ponieważ kontaktował się z całą szajką pedofilską w Wielkiej Brytanii. Dmitrij Władimirowicz Kuznetsow, 30-letni były mechanik samochodowy, został wytropiony po tym, jak brytyjskie służby celne wraz z policją odkryły źródło brutalnych kaset porno z udziałem dzieci. Trop prowadził prosto do Rosji. W ubiegłym tygodniu włoska policja przechwyciła 3000 filmów produkcji Kuznetsowa, które były już w drodze do klientów we Włoszech. Wywołało to międzynarodowe polowanie na pedofilów, którzy zaopatrywali się w jego produkcję. Włoscy śledczy twierdzą, że materiały zawierają zdjęcia dzieci, które umarły podczas gwałtów. Prokuratura w Neapolu rozważa podciągnięcie do odpowiedzialności karnej pod zarzutem współudziału w morderstwie każdego nabywcę filmu Kuznetsowa. Decyzję swoją argumentuje tym, że każdy film prawdopodobnie został zrobiony na specjalne zamówienie. Brytyjskie władze poinformowały wczoraj, że ogromne ilości produkowanych przez Kuznetsowa filmów w jego małym mieszkaniu w dzielnicy Wykio zostały wysłane na teren Wielkiej Brytanii. Obawiają się, że filmy z gatunku snuff były także importowane do innych krajów. Już około tuzina Brytyjczyków zostało oskarżonych i aresztowanych w związku z rosyjskimi taśmami. Drugi rosyjski gang handlujący podobnym towarem i posiadający prawdopodobnie dystrybutora w Wielkiej Brytanii został rozbity na początku tego roku. Śledztwo w sprawie importu brutalnej rosyjskiej pornografii dziecięcej, które doprowadziło do identyfikacji, a następnie do zatrzymania Kuznetsowa, rozpoczęło się 15 miesięcy wcześniej. Po tym, gdy w ręce celników trafił ładunek podobnych materiałów. Od tamtego czasu cały czas odnajdywane są kolejne znaleziska. Widzieliśmy wiele. Bardzo,
naprawdę bardzo nieprzyjemnych rzeczy związanych z sadystycznym znęcaniem się nad dziećmi. Ale morderstwa zarejestrowane na taśmie to krok dalej. Bardzo mnie to niepokoi. Powiedział jeden z celników w ten weekend. Według policji brytyjski pedofil płacił od 50 do 100 funtów za jedną kasetę Kuznetsova. Ponadto płacili także za dostęp do strony internetowej, na której umieszczane były zdjęcia scen brutalnych gwałtów. Chociaż dwóch mężczyzn aresztowanych razem z Kuznetsovem także trafiło za kratki, tylko jeden z nich ciągle odsiaduje swój wyrok. Dmitrij Iwanow został skazany na 11 lat pozbawienia wolności, ponieważ sam uczestniczył w zarejestrowanych na filmach aktach przemocy. Pozostali zostali zwolnieni z powodu problemu przepełnionych rosyjskich więzień. Kiedy funkcjonariusze z moskiewskiego wydziału kryminalnego urządzili nalot na mieszkanie Kuznetsova, odnaleźli dwóch młodych chłopców w prowizorycznym studio. Zatrzymali ogromne ilości filmów i innych materiałów pornograficznych, a także listę klientów we Włoszech, Niemczech, Ameryce i Wielkiej Brytanii. W ubiegłym tygodniu włoscy detektywi po kilku miesiącach dochodzenia osiągnęli sukces, aresztując 8 osób zamieszanych w tę sprawę. Policja przeszukała ponad 600 mieszkań i twierdzi, że jest w posiadaniu mocnych dowodów przeciwko 500 osobom. Wśród podejrzanych są m.in. pracownicy sektora publicznego, biznesmeni czy studenci. Wielu z nich jest żonatych i żyje w normalnych z pozoru rodzinach. Setki ludzi jest także pod specjalnym nadzorem w Niemczech. Rosyjskie filmy zamówione przez internet zostały przechwycone przez celników na włoskiej granicy. Zostały następnie przepakowane i dostarczone do adresatów przez tajnych agentów policji. Koszt filmu to w zależności od jego rodzaju od 300 do nawet 4 tysięcy funtów. Filmy, na których rejestrowane było rozbieranie lub nagie już dzieci, zwane są jako snipe. Najbardziej przerażająca kategoria została nazwana nekrospedo. Podczas kręcenia tych filmów dzieci były torturowane i gwałcone, aż umierały. Policja w Rosji i Wielkiej Brytanii uważa, że Kuznetsov i jego współpracownicy byli na rynku od ponad 2 lat. W tym czasie rekrutowali około 100 młodych chłopców w wieku od 9 do 15 lat. Większość dzieci zabieranych było ze stacji kolejowych. Wielu z nich pochodziło z przedmieścia bądź okolicznych regionów. Zazwyczaj żyli w rodzinach patologicznych. Powiedział Kirill Mazurkin, rzecznik policji. Zwykle, gdy dzieci docierają do stolicy, nie bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić, więc przybywają w okolicznych dworcach. Zdobycie zaufania takiego nastolatka nie jest trudne. Wystarczy obietnica ciepłego posiłku czy wyjścia do kina. Wiele z nich jest zabieranych z domu dziecka. Nie są przecież tam zamknięte, mówi Mazurkin. Każdy może przyjść i obiecać im posiłek w McDonaldzie. Nie trzeba nic więcej. Opłaca się także części dzieci, aby wyszukiwały między sobą te chętne, aby dać się filmować. Zgodnie z doniesieniami rosyjskiej prasy, ich stawka wynosi od 100 do 300 rubli, czyli od 2 do 7 funtów. Kuznetsov zrezygnował ze swojej pracy w 1998 roku, by poświęcić się w całości lukratywnemu przemysłowi pornograficznemu. Gdy został zatrzymany, był właśnie w trakcie modernizacji swojego sprzętu, aby móc kontaktować się i dokonywać transakcji z innymi pedofilami za pośrednictwem internetu i poczty elektronicznej. Wielu klientów wielokrotnie zamawiało od niego filmy. Gazeta Trzymatino opublikowała zapis rzekomej wymiany poczty elektronicznej między potencjalnym klientem a rosyjskim producentem. Obiecaj mi, że nie będziesz się ze mną zgrywał, mówi Włoch. Uspokój się. Mogę ci zapewnić, że na pewno umrze, odpowiada Rosjanin. Ostatnim razem zapłaciłem i nie dostałem tego, co chciałem. A czego chcesz? Chcę widzieć, jak umierają.